Jestem na Placu Konstytucji w sercu marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Komunistyczne władze zbudowały ją na początku lat 50. nie tylko po to, aby w Warszawie zrujnowanej po wojnie powstały mieszkania, ale także w celach propagandowych. Propaganda jest tutaj na każdym kroku. Ludzie mieli codziennie mijać propagandowe rzeźby i mozaiki i chłonąć komunistyczny przekaz. Spójrzmy w górę na mozaiki Hanny Żuławskiej. Są w narożnikach bloków i przedstawiają cztery pory komunistycznego roku. Wiosna – lud pracujący na pochodzie pierwszomajowym. Lato – żeńcy z wieńcem dożynkowym, jesień, wspólna praca i wreszcie zima, propagandowo najbardziej wyrafinowana. Zima to rodzina robotnicza na nartach. Co w tym dziwnego, zapytacie? I już złapaliście się na propagandę. Chodzi o to, że w Polsce Ludowej to masy robotnicze, a nie przedwojenne elity, będą miały urlopy i będą jeździły na nartach. Jest to przedstawione jak najzwyklejsza rzecz na świecie, ale ilustruje rewolucyjną zmianę. W komunistycznym państwie to robotnicy mieli rządzić, pracować, ale i odpoczywać, jak dawni burżuazyjni panowie.